zaraz minuję i pójdę. To był czwarty fabularny film Wojciecha Smarzowskiego, który oglądałem i z ogromną radością obserwuję jego drogę. To jest kolejna stacja na tej drodze i wierzę, że Smarzowski jeszcze pokaże nam nie jeden fantastyczny film. Wojciech Smarzowski jest moim zdaniem jednym z najbardziej interesujących polskich reżyserów filmowych. Akcja dzieje się w 1935 i 1936 roku, ale jest to film o miłości, o trudnej miłości na gruzach. Myślę, że ten film wzruszy widza i to jest może najważniejsze. Być może sprowokuje go też do myślenia, to też nie jest bez znaczenia. Film wejdzie do kin 27 stycznia, wcześniej będzie na Kamerimidż, a jeszcze będą takie projekcje w 10 czy nie wiem, czy przez 2 tygodnie w Warszawie w kinie Atlantic jeszcze w tym roku. Frau Kwiatkowski i jej córka zostały negatywnie zweryfikowane. Będą deportowane do Niemiec. Okay, thank you very much. To się dzieje jakby w rodzinie, to jest sytuacja rodzinna, która opowiada o konflikcie między dwoma braćmi. No, moglibyśmy tak powiedzieć najkrócej. Na skutek pewnego dramatycznego wydarzenia ten brat, którego ja gram, musi stawić czoła pewnym bardzo trudnym okolicznościom, które zaistniały w jego życiu i musi jakby na nowo się narodzić, żeby móc normalnie funkcjonować. Mówiąc krótko, w moim pojęciu to jest jakiś rodzaj, nie wiem, jakiś film o odkupieniu, nie wiem, o tym, że trzeba ponieść jakąś, że trzeba coś stracić, że trzeba ponieść jakąś, nie wiem, karę, pokutę, żeby móc normalnie później funkcjonować. Od pierwszej projekcji nie miałem żadnej wątpliwości. Ja obejrzałem film, który był jeszcze nie gotowy, ale było w nim coś takiego, co zostawało, a takie uczucie mam po obejrzeniu niewielu filmów. Chciałem jeszcze go pokazać, że tu właśnie mam specjalnie do okoliczności, już nie spodziewałem się nagrody. To jest koszulka z Wymyku, prawda? To jest ekipa pracująca przy filmie Wymyk. Proszę to pokazać widzom. Dziękuję. Wotyku prin kapkę s-ar putea să fie chiar ultimele. Pe 4 februarie maică-mea și soră-mea vin la Cracovia. Nu m-am mai văzut de câteva luni, dar nu din cauza asta este greu să mă identifici. În primul rând îți mort. Film opowiadający o rzeczach, z których ani Polska, ani Rumunia nie są dumne. Klaudiu Królik jest głównym bohaterem. To był Rumun, który w Polsce pracował, miał polskie pochodzenie, stąd nazwisko Królik. I po prostu przez przypadek został oskarżony o kradzież portfela sędziego Sądu Najwyższego. Został oskarżony, mimo że wykazywał cały czas, że był po prostu wtedy we Włoszech. Nikt go nie sprawdził, siedział w więzieniu kilka miesięcy, był to areszt tymczasowy i podjął głodówkę. Ale my o tym opowiadamy w sposób, jak widziałeś, bardzo nowatorski. To jest animacja, pełnometrażowa animacja, połączona ze zdjęciami oryginalnymi w oryginalnych lokalizacjach i z fotografiami. I jest to jeszcze opowiadane z narracją Zagrobu, którą w polskiej wersji wykonuje Maciej Sztur. Jest to pełna sarkazmu, ironii, narracja, która powoduje, że ten film tak naprawdę jest tragikomedią. Da, mesiu viața mea cu așa o mașină și merg acum. Adică vorba vine, merg. Eu stau cu minte. În garsoniera mea confort triș, nu mai sunt nimic. Od 12 do 21 października 2012 roku. Zapraszam na 28. edycję.